Witam wszystkich serdecznie na kanale Rekin Srebra. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Państwu drugą monetę z serii Liu Bei Chinese Heroes, czyli chińscy bohaterowie Super Premium. Zapraszam serdecznie na odcinek. Liu Bei był chińskim wielkim wojownikiem i politykiem. Urodził się w 161 roku, był dowódcą armii w później wschodniej dynastii Han, który założył państwo Shuhan w Trzech Królestwach i stał się jego pierwszym władcą. Chociaż był dalekim krewnym cesarskiej rodziny Han, ojciec Liu Beja zmarł, gdy był dzieckiem i pozostawił swoją rodzinę zubożałą. Aby pomóc matce, Liu Bei sprzedawał buty i słomiane maty. Kiedy skończył 15 lat, matka wysłała go na studia pod kierunkiem uczonego i urzędnika Lu Cia. W młodości Liu Bei był znany jako ambitny i charyzmatyczny. Bardzo szybko nabywał umiejętności w walce mieczem Cian, Dao, włócznią oraz trójzębem. Przez lata opanował broń sieczną do perfekcji. Gdy w roku 189 wybuchło powstanie chłopskie, Liu Bei zebrał armię do walki z żółtymi turbanami. Dzielnie walczył w wielu bitwach i zasłynął ze swoich wyczynów. Między innymi znany był z szybkości i silnego ciosu mieczem. Jego przeciwnicy mieli problem z blokowaniem czy też unikaniem jego zadawanych ciosów. Podczas bitwy potrafił uśmiercić ponad 50 wojowników. W walce nie miał sobie równych. Oprócz tego Liu Bei był bardzo dobrym strategiem. Jedną z bitew, które rozsławiła Liu Beja, była Bitwa o Czerwone Klify. Bitwa o Czerwone Klify to przykład tego, jak nawet z wrogiem, który przerasta nas kilkukrotnie liczebnością, można wygrać. Wystarczy dobrze dopracować swoją taktykę. W 207 roku, po zjednoczeniu północy Chin przez generała Cao Cao z dynastii Han, chciał wyruszyć z ekspedycją na południe, by podbić całe Chiny. Liu Bei musiał pośpiesznie wycofać swoją armię i w tym samym czasie wysłał wysłannika, by przekonał San Quana, założyciela Królestwa Wu, do sojuszu przeciwko Cao Cao. San Quan zgodził się na sojusz z Liu Beiem i wysłał mu swojego najlepszego generała Cao Yu z armią. Generał Cao Yu wraz z 30 tysiącami żołnierzy i flotą Liu Beja stanął naprzeciwko Cao Cao nad czerwonymi klifami Shibi. Żołnierze Cao Cao byli głównie mieszkańcami północy, więc nie umieli pływać oraz cierpieli na chorobę morską. Cao Cao musiał szybko poradzić sobie z tym problemem, więc połączył swoje okręty łańcuchami, aby w miarę możliwości wszystkie ustabilizować. Taki zabieg spowodował zmniejszenie u żołnierzy choroby morskiej. Liu Bei po naradzie ze swoimi dowódcami ustalił, że podpalą okręty Cao, więc w pierwszej kolejności wysłali list do Cao Cao z prośbą o kapitulację. Wojska Cao Cao były kilkukrotnie liczebniejsze, dlatego też nowa strategia była jedynym wyjściem na pokonanie wrogiej armii z północy. Upozorowano poddanie się floty Liu Beja i generała Cao Yu z Królestwa Wu. W stronę okrętów z północy wysłano poddane statki, które potajemnie wcześniej podpalono, dodatkowo obciążono je drewnem, nasączonymi olejami oraz suchymi trzcinami. Kiedy statki zbliżyły się do floty Cao Cao, nastąpił wybuch. Owe statki eksplodowały, a wiatr rozniósł ogień na wszystkie okręty Cao, które wciąż były połączone łańcuchami. Kiedy ponad połowa żołnierzy spłonęła żywcem lub utonęła, nastąpił atak wojsk z południa. Batalia dla Cao Cao skończyła się sromotną klęską, zaskoczony i pokonany musiał wrócić na północ. Sprzymierzone zwycięstwo przy Czerwonych Klifach zapewniło przetrwanie Liu Beiowi i San Quanowi oraz dało im kontrolę nad Yangtze i zapewniło linię obrony, która była później podstawą do utworzenia dwóch południowych królestw Shuhan i Wu. W 214 roku zyskał kontrolę nad zachodnim Sichuanem, w 219 opanował dolinę rzeki Han. W 221 roku ogłosił się cesarzem. Liu Bei był powszechnie uważany za idealny, życzliwego i humanitarnego władcę, który dbał o swoich ludzi i wybierał dobrych doradców do swojego rządu. Według podań ludowych Liu Bei był zbawiennym przykładem władcy, który przestrzegał wartości moralnych, takich jak lojalność i współczucie. Historycznie rzecz biorąc był błyskotliwym politykiem i przywódcą. Tak jak widzicie, bardzo fajna i ciekawa historia, bardzo ciekawa postać, legendarny wojownik, świetny strateg, polityk. Spójrzmy, jak wygląda pudełeczko. Tak jak zawsze, stylowe. Bardzo fajnie takie monety się przechowuje w sejfie, tak jak już mówiłem we wcześniejszych materiałach. Jeśli
jest tych monet więcej, to duże pudełka nieraz robią problem, jeśli chodzi o miejsce w sejfie, za dużo zajmują. Spójrzmy, mamy tutaj standardowo certyfikat autentyczności od Mennicy Gdańskiej. Za chwilkę sobie wszystko szczegółowo zobaczymy. Kapsel jest naprawdę bardzo solidny. Musiałem sobie tutaj podwadzić nożem, aby otworzyć. Jest to bardzo ważne, aby kapsle były bardzo dobrze dopasowane, aby ta moneta nie latała, nie obijała się. I tak jak widzicie, Mennica Gdańska tutaj postarała się w tej kwestii. Spójrzmy na monetę, jak się prezentuje. Mamy bardzo fajne światło dzienne, tak więc wszystko jest widać jak na dłoni. Zresztą widzieliście na intrze, jak moneta się prezentowała, ale no, wykonanie jest po prostu fenomenalne. Sami spójrzcie, high relief, smog oraz postać Liu Beja wyskakuje po prostu z monety. Jest to naprawdę coś wspaniałego. Myślę, że te osoby, które zakupiły tą monetę, wiedzą doskonale, co mam na myśli, o co mi chodzi. Kamera oczywiście nie odda całego piękna i wykonania tej monety, ale chociaż w 80% myślę, że jest to widoczne, zauważalne, jak to wygląda. Smok symbolizuje oczywiście moc przynoszącej szczęście wojownikom i Liu Bei, tak jak słyszeliście w historii, był naprawdę wysokiej rangi wojownikiem. Opanował broń sieczną do perfekcji. Chodzi tutaj oczywiście o miecze i lance, którymi władał naprawdę fenomenalnie. Podczas walki potrafił uśmiercić ponad 50 wojowników. Tak więc naprawdę świetny wojownik. Jeśli chodzi o awers monety, to spójrzcie, jak prezentuje się smok. No, fenomenalne wykonanie. Spójrzcie na łuski, spójrzcie na piękne chińskie ornamenty. Bardzo fajnie się to wszystko komponuje. Projektanci z Mennicy Gdańskiej wykonali kawał dobrej roboty. Jeśli chodzi o łuski, to chińskie smoki posiadają na sobie 117 łusek, z czego 81 łusek należy do pozytywnej strefy Yang i 36 do negatywnej Yin. Oczywiście mamy tutaj wizerunek Elżbiety II projektu Ian Rangbold Leia. Niui Emittent 2021 rok, 3/9 srebro i oficjalny środek płatniczy $5. Naprawdę fenomenalne wykonanie. Jeśli chodzi o smoki, to chińskich smoków mamy 9 rodzajów. Ja zrobię obszerny odcinek na temat smoków azjatyckich, nordyckich, europejskich, tak więc zapraszam już dzisiaj serdecznie. Taki odcinek na pewno wleci na kanał w najbliższym czasie. Natomiast my jeszcze tutaj rzucimy sobie okiem na certyfikat autentyczności. Mamy tutaj Mint of Gdańsk, Liu Bei, podaną serię Chinese Heroes, face value $5, country newe. I mamy pod spodem oczywiście wyszczególnione wszystkie parametry, czyli próbę srebra 3/9, 2 uncje, średnicę 45 mm, antyczne wykończenie i oczywiście, kochani, bardzo niski nakład, 500 sztuk na cały świat. Pod hologramem mamy standardowo numer monety zgodny z certyfikatem. Tak więc sprawdźmy sobie na monecie, jak to wygląda. I oczywiście numer jest zgodny, 192, tak więc tak to, kochani, się wszystko prezentuje. Bardzo się cieszę, że mam już w kolekcji
taką monetę naprawdę warto kupować do swojej kolekcji, poszerzać sobie kolekcję o takie perełki. Tak to, kochani, wygląda. Chciałbym Wam jeszcze pokazać grafikę. Ok, spójrzcie na pierwszą grafikę. Mamy tutaj nową serię od Mennicy Gdańskiej, Robert Lewandowski. Dwa warianty, wariant dwuncjowy i wariant kilogramowy. Spójrzmy na dwuncjówkę. Mamy tutaj 5 dolarów, talent Robert Lewandowski, droga do marzeń. Nakład, kochani, to tylko 3000 sztuk na cały świat. Cena 1800 zł, bez złotówki. Mamy tutaj, kochani, wariant drugi. Jest to oczywiście 50 dolarów i nakład, słuchajcie, tylko 200 sztuk na cały świat. Cena to 14 999 zł, ale udało się załatwić mi kody rabatowe dla Was, dla swoich widzów, tylko dla widzów kanału Rekin Srebra. Są przygotowane kody rabatowe, które dają zniżkę na zakupy dwuuncjowej wersji w wysokości 50 zł i, słuchajcie, kilogramowej monety aż 500 zł zniżki na tą monetę. Tak więc, kochani, kody rabatowe oczywiście w opisie filmu. Spójrzcie jeszcze tylko szybciutko na pulę, jak sklep zamierza to sprzedawać. Są trzy pule sprzedażowe. Pierwsza pula jest to 1000 sztuk i, tak jak powiedziałem, 1799 zł. Druga pula jest to kolejne 1000 sztuk i już mamy tutaj prawie 2200. I trzecia pula jest to tylko 500 sztuk i mamy tutaj 2500. I teraz jest pytanie, co się dzieje z tymi kolejnymi 500 sztukami? Czy jest to po prostu zamrożone? Czy jest to wysłane gdzieś za granicę? Ja myślę, że nie tylko kupują Polacy, kupują te monety ludzie z całej Europy. Ma tutaj sklep też ofertę angielskojęzyczną, tak więc myślę, że kupują też inne kraje te monety. Myślę, że Robert Lewandowski jest takim zawodnikiem, gdzie naprawdę wszyscy wiedzą i fanów może być naprawdę bardzo, bardzo dużo. Podróżuję po świecie i uwierzcie mi, gdziekolwiek bym nie pojechał, czy jest to Meksyk, czy jest to Indonezja, czy jest to Egipt, gdziekolwiek bym nie pojechał, Turcja, wszyscy wiedzą, Robert Lewandowski, Poland. Tak więc, słuchajcie, nawet jeśli ktoś nie jest fanem Roberta, to powinien być dumny, że mamy takiego zawodnika, takiego kalibru. I ja sobie, tak jak powiedziałem, zakupiłem dwie sztuki. Macie kod rabatowy dla wszystkich widzów kanału Rekin Srebra. Jest załatwiony. Tak więc, kochani, bardzo się cieszę, że mamy tutaj kolejne swoje kody rabatowe. Nie ukrywam, bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, za 2 tygodnie kolejna moneta Super Premium. Przygotowuję tutaj mnóstwo takich fajnych materiałów. Są kolejne paczki w drodze, tak więc będą paczki ze Szlachetnych Inwestycji. Bardzo Wam wszystkim serdecznie dziękuję za to, że dotarliście do końca materiału, za łapki, za komentarze, za to, że subskrybujecie mój kanał. Wszystkim Wam serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!